Dzień dobry. Na co dzień nie myślimy o tym, jak dużą rolę odgrywa woda w naszym życiu. Używamy jej podczas podstawowych czynności, takich jak mycie rąk, zębów, kąpiel, podczas przygotowywania porannej kawy czy gotowania obiadu. Podczas odkręcania kranu warto jednak pamiętać o tym, że jest bezcenna, a bez wody nie istniałoby życie na Ziemi. Zapraszam na kilka ciekawostek na temat wody. Na lekcjach chemii dowiecie się, że cały świat złożony jest z atomów, czyli maleńkich, niewidocznych, gołym okiem drobinek. Te drobinki z kolei łączą się ze sobą, tworząc cząsteczki. Wyobraźcie sobie, że te cząsteczki urosły. Cząsteczka wody składa się aż z trzech atomów. Z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Teraz, jeżeli atom tlenu połączy się z jednym atomem wodoru i z drugim atomem wodoru, powstanie nam model cząsteczki wody. Czyli woda składa się z jednego atomu, czyli z jednej drobinki tlenu i z dwóch atomów wodoru. Takich cząsteczek wody w tej butelce jest bardzo, bardzo dużo. Woda ma trzy różne stany skupienia. Stan stały, ciekły i gazowy. Wam słowo woda kojarzy się na pewno z wodą w butelce czy w kranie. Czyli wodę w stanie ciekłym możemy nalać do szklaneczki i wypić na zdrowie. Woda w stanie stałym to lód. Lód jest twardy, bardzo zimny i zwróćcie uwagę, nie jest już tak przeźroczysty jak woda. Czyli lód to zamarznięta woda, czyli woda w stanie stałym. Jest jeszcze woda w stanie gazowym. Takie zjawisko możecie zaobserwować podczas nalewania gorącej wody z czajnika do kubeczka. Wtedy unosi się para. I to jest woda w stanie gazowym. Kiedy mama gotuje zupkę albo tata, to również z garnka unosi się para, czyli woda w stanie gazowym. Lód, czyli woda w stanie skupienia stałym, jest lżejszy od wody i pływa po powierzchni. Zobaczcie, przygotowałam tu dla Was kosteczki lodu. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Lód nie topi się, tylko pływa po powierzchni, ale nie jest zanurzony cały, tylko tak mniej więcej do połowy. Takie zjawisko można zaobserwować w zimnych rejonach świata, kiedy takie dryfujące lodowce pływają po powierzchni oceanu. Tylko wtedy nie są takie kolorowe jak moje, tylko mają kolor przeźroczysty, biały. Zachęcam do wykonania doświadczenia. Wystarczy kolorową wodę zamrozić w formie takich kosteczek i zrobić doświadczenie. Woda jest istotną częścią organizmu człowieka. 3/4 naszego ciała składa się z wody. Gdzie ona jednak się kryje? Nie wyglądamy przecież jak nasiąknięta wodą gąbka. Woda znajduje się w każdej komórce naszego ciała. Na przykład w kościach znajduje się 31% wody. Woda znajduje się też w mięśniach, w naszej krwi i we wszystkich organach wewnętrznych. Dla porównania meduza i ogórek składają się w 95% z wody. Żyjemy na wodnej planecie.
Woda stanowi niemal 70% powierzchni Ziemi. Jest jej tak dużo, że Ziemia oglądana z kosmosu wygląda jak wielka niebieska piłka. Dlatego nazywana jest błękitną planetą. Pomimo, że błękitna planeta swój przydomek zawdzięcza właśnie dużej ilości wody, to jej niedobór zagraża wielu mieszkańcom Ziemi. Prawie 97% wody na świecie to woda słona lub w inny sposób niezdatna do picia. Kolejne 2% jest zamknięte w lodowcach. Pozostaje tylko 1% na wszystkie potrzeby ludzi. To bardzo mało. Trzy największe oceany na Ziemi to Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki i Ocean Indyjski. Najdłuższą rzeką na świecie jest rzeka Nil, która osiąga długość 6650 km. Drugą najdłuższą rzeką na świecie jest rzeka Amazonka o długości 6400 km. Wisła, najdłuższa rzeka Polski, ma dla porównania 1047 km, czyli jest ponad 6 razy krótsza od Nilu i Amazonki. Mieszkaniec Europy zużywa około 200 litrów wody dziennie, czyli mniej więcej wannę, a mieszkaniec Afryki zużywa około 10 litrów wody dziennie, czyli jest to wiadro wody. Prawie miliard ludzi na całym świecie ma ograniczony dostęp do czystej wody. Wyobraźcie sobie, że wielu ludzi nie może tak jak my odkręcić kranu, tylko musi pokonać wiele kilometrów, by zdobyć wodę. Większość z nas doskonale wie, jak oszczędzać wodę, ale tej wiedzy często nie wykorzystujemy na co dzień. Ale wystarczy zmiana podstawowych zachowań, aby znacząco zredukować dzienne zużycie wody. Nawykiem powinno stać się zakręcanie wody podczas mycia rąk czy zębów, podlewanie roślin deszczówką i zrezygnowanie z kąpieli na rzecz szybkiego prysznica. Można też wlewać mniejszą ilość wody do czajnika. I pamiętajmy, kropla do kropli, oszczędzajmy wodę.